Szanowni Państwo, kalendarz Dziejów Polski jest pełen dni, o których warto pamiętać. Bez wątpienia takim wyjątkowym dniem jest 3 maja 1791 roku. To właśnie wtedy na Sejmie Czteroletnim uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tak powstała pierwsza w Europie, a druga na świecie nowoczesna konstytucja. Od tego wydarzenia minęło 230 lat. Okrągła rocznica zaprasza nas do historycznej refleksji oraz wyjątkowych obchodów. Niestety, trwająca pandemia nie pozwala nam na spotkania i na organizację imprez okolicznościowych. Jednak czekając i mając nadzieję na lepsze jutro, staramy się pamiętać o wyjątkowym w tym roku święcie Konstytucji. Już 3 maja 2021 roku zapraszam Państwa do uczestnictwa mszy świętej odprawianej w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, która będzie również transmitowana w internecie. Strzemiński Ośrodek Kultury zaprasza Państwa na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu wspaniałego lokalnego artysty pana Zbigniewa Korpowskiego. Koncert będzie dostępny na stronie internetowej Strzemińskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Strzelin, mam nadzieję, że już niebawem zakończy się ten trudny czas i wszystko wróci do normalności. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Świętujmy. Wywieźmy narodowe flagi na swoich posesjach, na swoich budynkach. Radujmy się, jednak nie zapominajmy o rozsądku i rozwadze. Po to, abyśmy mogli w przyszłości, mam nadzieję, że już niedalekiej, wspólnie cieszyć się pięknem otaczającego nas świata. Zapraszam serdecznie do obchodów święta majowego.